Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 91 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 59. Wyzwól mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół, chroń mnie od powstających na mnie, wyzwól mnie od złoczyńców. I od mężów krwawych mnie wybaw, bo oto czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują. A nie ma we mnie zbrodni ani grzechu o Panie. Bez mojej winy przybiegają i napastują mnie. Obudź się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz, bo Ty, Panie, Boże zastępów, jesteś Bogiem Izraela. Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy. Nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników. Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście. Oto się chełpią swoimi ustami, na ich wargach obelgi. Któż bowiem słyszy? Lecz ty, o panie, z nich się śmiejesz, szydzisz ze wszystkich pogan. Będę baczył na ciebie, mocy moja, bo ty, o Boże, jesteś moją twierdzą. W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw. Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę moich wrogów. Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina. Twoją mocą rozprosz ich i powal, o Panie, nasza tarcza. Grzech na ich ustach, to słowo ich warg. Niech spęta ich własna pycha za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają. Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie i po krańce ziemi. Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście. Włóczą się, szukając żeru. Pozostają na noc, gdy się nie nasycą. A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości, bo stałeś się dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mego ucisku. Będę śpiewał Tobie, mocy moja, bo Ty, O Boże, jesteś moją twierdzą, mój łaskawy Boże. Rozdziały od XIII do XV Księgi Syracha podkreślają znaczenie świadomych moralnych wyborów w życiu codziennym. Autor ostrzega przed pułapkami bogactwa i fałszywych relacji, podkreślając wartość prostoty, szczodrości i prawdziwych, równych przyjaźni. Wskazuje również na fundamentalną rolę wolnej woli w dążeniu do dobra i unikania zła, podkreślając, że każdy ma moc kształtowania własnego życia zgodnie z zasadami moralnymi i duchowymi. Kto dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pyszałkiem przestaje, do niego się upodobni. Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie stowarzyszaj się z możniejszym i bogatszym od siebie. Cóż to za towarzystwo, garnek gliniany z metalowym kotłem? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego. Bogaty wyrządza krzywdę i sam się zżyma, a biedny, poniósłszy krzywdę, sam poprosi o przebaczenie. Jeśli będziesz tamtemu użyteczny, wykorzysta ciebie, a jeśli popadniesz w biedę, to cię opuści. Jeśli coś masz, będzie żyć z Tobą w przyjaźni i ograbi cię, a sam się nie zmartwi. Jeśli będziesz mu potrzebny, będzie Cię zwodzić, uśmiechać się do Ciebie, dawać nadzieję, przemawiać pięknymi słowami oraz spyta, czego potrzebujesz. Poniży cię przez swoje uczty, aż cię ograbi dwa lub trzy razy. Na koniec cię wyśmieje, a potem zobaczy cię i odwróci się i pokiwa głową nad Tobą. Uważaj, byś się nie dał zwieść, ani upokorzyć wskutek swej bezmyślności. Gdy jakiś możny Pan cię wzywa, ty się ukrywaj, a tym usilniej będzie Cię wzywał. Nie pchaj się, aby cię nie odsunięto, ani nie stój za daleko, żeby o Tobie nie zapomniano. Nie odważaj się rozmawiać z Nim jak z równym, ani nie dowierzaj Jego wielu słowom. Swoim wielomówstwem wystawi Cię na próbę, i niby uśmiechając się, dokładnie cię wybada. Bez miłosierdzia jest ten, kto nie zachowuje dla siebie rozmów. Z pewnością nie oszczędzi razów ani więzów. Zapamiętaj to sobie, uważaj pilnie, bo się przechadzasz w towarzystwie swej zguby. Każda istota żyjąca lubi podobną do siebie, a każdy człowiek bliźniego swego. Każda istota żyjąca łączy się według swego gatunku. A człowiek przystaje do podobnego sobie. Czy współżyć będzie wilk z jagnięciem? Podobnie czy grzesznik z pobożnym? Jakiż pokój między hieną a psem, i jaki pokój między bogatym a ubogim? Onagry na pustyni są żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogaczy. Jak obrzydliwością jest dla pysznego pokora, tak obrzydliwością dla bogatego jest biedny. Kiedy bogaty się chwieje, przyjaciele go podpierają, a biednego, gdy upadnie, odepchną przyjaciele. Gdy pomyli się bogaty, wielu ma pomocników. Gdy mówić będzie niedorzecznie, jeszcze go uniewinnią. Gdy biedny się pomyli, będą go bardziej ganili, a gdy mówi mądrze, nie znajduje uznania. Gdy bogaty przemawia, wszyscy milkną, i mowę jego wynoszą pod obłoki. Gdy biedny przemawia, pytają: Kto to taki? A jeśli się potknie, całkiem go obalą. To bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu, a według bezbożnego, ubóstwo zawsze jest złem. Serce człowieka wywołuje zmianę na jego twarzy: raz dobrą, to znów złą. W pomyślności, wyrazem serca, twarz pogodna, ale wynajdywanie przypowieści wymaga wysiłku myśli. Szczęśliwy mąż, który nie potknął się w mowie i nie jest przybity smutkiem z powodu grzechów, szczęśliwy, którego własna dusza nie potępia, i ten, kto nie stracił nadziei. Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem. A sknerze na co pieniądze? Ten, który gromadzi, od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą. Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych, nie nacieszy się on swoimi pieniędzmi. Nie ma gorszego człowieka niż ten, który jest sknerą dla siebie samego, i to jest odpłatą za jego przewrotność. Jeśli coś dobrego zrobi. Przez zapomnienie to uczyni, a na ostatek okaże swą przewrotność. Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych. Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza mu duszę. Oko złe zazdrości chleba, i brakuje go na jego stole. Dziecko, stosownie do swej zamożności, troszcz się o siebie. A ofiary Panu godnie przynoś. Pamiętaj, że śmierć nie zwleka, a pakt odchłani nie został ci odkryty. Zanim umrzesz, czyni dobrze przyjacielowi i według swej możności hojnie Go obdasz. Nie pozbawiaj się dnia szczęśliwego, a przedmiot szlachetnego pożądania niech Cię nie omija. Czyż zostawisz drugiemu owoc prac Twoich i trudy Twoje na dzielenie losem? Dawaj, bierz i raduj swą duszę, albowiem w otchłani nie ma co szukać rozkoszy. Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie i to jest odwieczne prawo na pewno umrzesz. Jak zielone liście na dorodnym drzewie jedne spadają, a drugie wyrastają podobnie pokolenia z ciała i krwi jedno umiera, a drugie się rodzi. Każde dzieło podlegające zepsuciu przepadnie. A razem z nim odejdzie jego wykonawca. Szczęśliwy mąż, który się troszczy o mądrość i który rozumnie się zastanawia, który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej tajnikami. Wyjdź za nią jak tropiciel i na drogach jej przygotuj zasadzkę. Kto zaglądać będzie przez jej okna, kto słuchać przy jej drzwiach. Kto zamieszka blisko jej domu i wbije kołek w jej ściany, kto postawi blisko niej swój namiot i zajmie miejsce w siedzibie szczęścia, umieści swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie przebywał, tego zasłoni ona przed żarem, a on odpoczywać będzie w jej chwale. Ten, który pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się prawa, Posiądzie mądrość. Jak matka wyjdzie mu naprzeciw i jak dziewicza małżonka go przyjmie. Nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wodą mądrości. Oprze się on na niej i nie ugnie się. Przylgnie do niej i nie będzie zawstydzony. Wywyższy ona go ponad jego bliźnich i pośród zgromadzenia otworzy mu usta. Znajdzie on wesele i wieniec radości. I wieczną sławę odziedziczy. Bezrozumni ludzie jej nie posiądą i nie ujrzą jej grzesznicy. Daleka jest od pychy, a kłamcy o niej nie przypomną sobie. Niestosowny jest hymn pochwalny w ustach grzesznika, bo nie przez Pana został zesłany. Albowiem w mądrości można wypowiedzieć hymn pochwalny, a Pan nim pokieruje. Nie mów: To przez Pana odstąpiłem, czego bowiem On nienawidzi, tego nie uczyni. Nie mów: On mnie w błąd wprowadził, albowiem On nie potrzebuje grzesznika. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, i nie lubią tego ci, którzy się go boją. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. A dochowanie wierności zależy od jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na tych, co się go boją. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu on nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Przed nami ostatnia, czwarta relacja o pojmaniu Jezusa, zaparciu się Piotra i przesłuchaniu Jezusa przed Sanhedrynem, tym razem autorstwa św. Łukasza. Rozdział 22, wersety od 47 do 71. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z dwunastu imieniem Judasz, szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby go ucałować. Jezus mu rzekł, Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Towarzysze Jezusa, widząc, na co się zanosi, zapytali, Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy Straży Świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce? Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku nie wiem co mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali Prorokuj, kto Cię uderzył? Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed ich sanhedryn. Rzekli: Jeśli ty jesteś mesjaszem, powiedz nam. On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi, a jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im, tak, ja Nim jestem. A oni zawołali, na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.